3 czerwca już po raz 8 zespół gimnazjów nr 3 imieniem Stanisława Konarskiego w Dzierżoniowie zorganizował językowy konkurs teatralny. W konkursie uczestniczyły gimnazja z Łagiewnik, Dzierżoniowa, Pieszyc i Niemczy. Proszę Państwa, dzisiaj dzień szczególny, mianowicie obchodzimy 8 konkurs teatralny, w którym uczniowie przedstawiają krótkie sceny z literatury w języku angielskim lub niemieckim. Waga dzisiejszego wydarzenia jest tym większa, że Polska obchodzi w tym roku 10. rocznicę przynależności do Unii Europejskiej. Stąd też i tematyka, i nastawienie uczestników jest z tym związane. Mamy wielu znakomitych sponsorów tego konkursu, no i chcemy upamiętnić tą naszą fantastyczną dziesiątkę. Tradycyjnie głównym celem tego konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat języków obcych oraz poznanie kultur i obyczajów innych narodów. Chcemy, żeby uczniowie komunikowali się dobrze w językach obcych, żebyśmy nie byli narodem, który mówi tylko we własnym języku, żeby uczniowie nabywali tej umiejętności dobrej komunikacji także w innych niż nasz język. Ze względu na możliwość wyboru repertuaru, jak i tematyki przedstawienia, młodzież bardzo chętnie uczestniczy w tego typu inicjatywach. Muszę powiedzieć, że po pierwsze, mogą wybrać sobie, co chcą przedstawiać. Bardzo często są to bajki, co jakby przeczy temu faktowi, że gimnazjaliści to już tak bardzo myślą o tym, żeby być dorosłym. Myślę, że chcą się także dobrze bawić i mieć takie wspomnienia bliskie z młodszych lat. Tak więc widzimy tutaj fragment przedstawienia w języku angielskim. Myślę, że się dobrze bawią, nie mamy kłopotów z chętnymi do tego konkursu. Nasze przedstawienie jest to angielskojęzyczna wersja parodii Robin Hooda. Ja to potraktowałam bardziej jako okazję do dobrej zabawy. Myślę, że angielski sprawia nam pewno większą przyjemność, bo jest łatwiejszy i bardziej nam się poda ta wymowa. I na pewno to tak w naszym zdaniem trochę to lepiej brzmi niż język niemiecki. Na początku tak nie do końca byłam pewna, czy jest to dobry pomysł, ale ostatecznie uważam, że opłacało się. Myślę, że to jest to jak najbardziej fajna inicjatywa. Przede wszystkim zabawa tam na tej scenie i jak najbardziej zgłaszam się do takich rzeczy. Jak zapewnia nas pani dyrektor, spotkania teatralne organizowane będą tak długo, jak długo będzie nimi zainteresowanie wśród młodzieży. A jak widać, z roku na rok jest coraz większe.